Skoki narciarskie zawitały do Wisły. Pierwszy dzień zmagań to prolog przed sobotnim konkursem indywidualnym letniego Grand Prix. Zwyciężył Norweg Johan André Forfang. Do zmagań przystąpiło 47 zawodników, stąd rezygnacja z kwalifikacji na rzecz prologu. Tym samym nikt nie musiał martwić się o awans do sobotniego konkursu indywidualnego. Najdalej skoczył dziś Johan André Forfang. Norweg uzyskał 129,5 metra. Spośród 8 reprezentantów Polski najlepszy wynik osiągnął Kamil Stoch. 128 metrów dało mu 6. miejsce. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Paweł Wąsek i Jakub Wolny, którzy uplasowali się kolejno na 8. i 10. pozycji. Transmisja jutrzejszego konkursu indywidualnego od godziny 14:55 w TVP1 na stronie tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej. Tęsknota za zimą rekompensowana zielonym igielitem. Takie rzeczy tylko w Wiśle i tylko w przypadku zawodów letniego Grand Prix. 8 Polaków na starcie prologu i wyniki na razie nieporywające. O szczegółach Aleksander Roy i Marcin Rams. Skoki na polskiej ziemi przy angielskiej pogodzie. Letni cykl Grand Prix zagościł w Wiśle, za nami prolog, który miał przebiegać pod znakiem rywalizacji polsko-norweskiej. Wyszło bardziej na norweskie, no bo tę część zmagań wygrał Johan André Forfang, oddając skok na 129,5 metra. Polacy nieco gorzej. Podczas tego, co oglądaliśmy, można powiedzieć, że widzieliśmy deszczową pogodę w Stoke, nawiązując do twojego piłkarskiego porównania. Jeżeli chodzi o Polaków, to brzmi dumnie 3 zawodników w czołowej dziesiątce. Myślę, że tak do tego możemy podejść. Kamil Stoch na miejscu 6, 8 Paweł Wąsek i Jakub Wolny na miejscu 10. A to wszystko pod wodzą nowego dyrektora polskich skoków, a więc Aleksandra Sztekla. Norweg, można powiedzieć, że debiutował na polskiej ziemi przed polskimi kibicami. Obserwował tutaj, zwłaszcza na początku, gdy ten deszcz jeszcze nie był tak duży, a później już się schował, ale pewnie taki notatnik, który ma przy sobie cały czas. Podobno jest... już taki czarny notes jeden zapisał, tak, no bo jest na bardzo skrupulatny i bardzo badawczo podchodzi do sprawy. Jest na pewno mocno zapisany, natomiast ja podpytałem Kamila Stocha o to, jak nie notes, a jak swoje kartki zapisuje podczas tej nowej przygody, bo tutaj także jest transfer. Michał Doleżal został indywidualnym trenerem naszego arcymistrza, także posłuchajmy, jak w tej nowej rzeczywistości Kamil Stoch się odnajduje. Najlepszy dzisiaj z Polaków. Podchodzę do tego jak do czegoś nowego, jak do całkiem nowego rozdziału. Zresztą dla mnie też to tak wygląda, nawet naocznie, bo jadę w grupie krajowej, jestem też w nowej sytuacji, jeżeli chodzi o przygotowania, o zespół, z którym pracuję. No i koniec końców trzeba było się kiedyś z tym zmierzyć w sytuacji zawodu, w sytuacji, kiedy już skoki są punktowane, kiedy wszyscy na ciebie patrzą. Nie ukrywam, że pojawił się stres, pojawiło się napięcie w organizmie, ale to dobrze, bo znaczy, że mi zależy. Skoki narciarskie to jest dziedzina trudna, a wręcz materia magiczna. Często, aby pomóc sobie w interpretowaniu rzeczywistości, tego co widzimy, korzystamy z tego, co bije od skoczka po skoku w czasie rozmowy. Dzisiaj miałeś okazję ze Stochem rozmawiać, także twoja praca była dla nas takim analitycznym wyzwaniem i ja jestem urzeczony tym, jaki jest Kamil Stoch, że widać u niego wysoki poziom energetyczności, poziom satysfakcji. Mało tego, to wszystko jest potęgowane tym, że podczas treningów Kamil Stoch prezentował się bardzo dobrze. Dzisiaj rozmawialiśmy w studiu i Wiktor Pękala mówił, że obserwował Stocha podczas prób przed zawodami i to były skoki bliskie perfekcji, że Kamil Stoch ma nowe otwarcie, ma nową inspirację i nowy impuls do działania. No bo to przecież mistrz, zawodnik turbo doświadczony, który też potrzebuje impulsów, a chce jeszcze wycisnąć ze swojej kariery. Do igrzysk chce wycisnąć i tam też chce wycisnąć. To ja tylko przytaknę i powiem, że rzeczywiście bije od Kamila taka aura, taki spokój i taki duży optymizm. Oby to było przełożone na skoczni, żeby to było pokazywane w trakcie dalekich lotów. Na to liczymy. I trochę dzisiaj też drżeliśmy, ale nie o Kamila Stocha, a o Dawida Kubackiego, bo gdy oglądaliśmy jego próbę, no to rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco. Dwa razy było gorąco. Najpierw podczas lądowania, a później podczas hamowania, ale na szczęście z Dawidem wszystko w porządku i z Dawidem też myślę, że będzie lepiej. Dzisiaj na 12. miejscu, ale powinno być lepiej chyba. Pewnie, że będzie lepiej. Oczywiście, że będzie lepiej. Przecież ja się znam na skokach. Będzie lepiej.
te skoki dzisiejsze też nie były aż tak złe, jakby się mogło wydawać. Wiem, że cały czas te dwa pierwsze treningowe, one były dość mocno spóźnione i przez to też no, brakowało trochę tej rotacji, żeby tutaj chciało na dole odlecieć jeszcze parę metrów. Teraz w kwalifikacjach wydaje mi się, że było troszkę lepiej trafione, pewnie jeszcze trochę późno, ale nie aż tak bardzo. Nie tylko próba Dawida Kubackiego była momentami dziwaczna, natomiast sama struktura tego konkursu też wydawała się momentami taka niespodziewana, nieoczekiwana. Kamil Stoch w grupie krajowej jako trzeci zawodnik na belce, a kończył to wszystko Alex Insam, bo największych gwiazd tutaj zabrakło z Stefanem Kraftem na czele. Także było momentami naprawdę tak zaskakująco. No tak, nie było też kadry niemieckiej, ona miała się pojawić tutaj w pierwotnym terminie, ale Stefan Hongacher powiedział, nie, już niczego nie będziemy zmieniać. Jak wrzesień, to my mamy swoje plany. Kamil Stoch powiedział, że się wystraszyli jego formy. Mogło tak być. Ja tę interpretację przyjmuję, mi się ona bardzo podoba. Johan Andre Forfang, mówiliśmy zwycięzca, ale drugie miejsce już dla Estończyka Artiego Aigro i to jest przykład niespodziewanego bohatera. 129 metrów w prologu uzyskał. On trenuje z kadrą Finlandii. Fajny gość podobno i gość, który czyni postępy, co widać na załączonym obrazku. A trzecie miejsce Tate France z USA. Może to być objawienie nie tylko amerykańskich skoków, ale także objawienie w Pucharze Świata. 127,5 metra. To ja tak tego amerykańskiego wątku się będę trzymał. Bob Marley powiedział, że niektórzy odczuwają deszcz, a niektórzy mokną, ale jutro będą moknąć zawodnicy i przede wszystkim skakać. Zapraszamy bardzo serdecznie. 14:55 będziemy w jedynce. Mamy nadzieję, że ten deszczyk to będzie troszeczkę słabszy. Panie Marcinie, jak tam? Może padać, byle nie wiało. Panie Aleksandrze, byle nie wiało. I tego się trzymajmy. Panowie, nie chcę was martwić, ale prognozy niestety nie są najlepsze, więc bardzo mocno trzymamy kciuki.